witam bardzo serdecznie wszystkich stałych słuchaczy Radia Fama, telewidzów telewizji Amazing, a także czytelników przeglądu lokalnego Famka, Michał Maruszak. Witamy w cotygodniowej audycji, wywiadzie, a razem z nami dziś pan Andrzej Barański. Witamy pana bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Przewodniczący Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, prezes Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wiceprzewodniczący Komisji Nauki, Kultury i Sportu, a także radny Sejmiku. Witam. Witam. No, tych funkcji jest dosyć dużo. Jak pan sobie daje radę, żeby ogarnąć swoje obowiązki? W dużej części trzeba powiedzieć, są to funkcje, które pomagają w pracy zawodowej, to jest raz. Dwa, po prostu doba dla każdego ma 24 godziny, po prostu trzeba ją dobrze i efektywnie wykorzystać. Wtedy da się. Ale kolokwialnie mówiąc, nie zawala pan czasami swoich obowiązków? Jako prezes, może jako radny? Nie daj Boże. Nie daj Boże, ale zdarza się. Nie zdarza się, ponieważ nabyłem taką zasadę od wielu lat, że z notatnikiem pewne rzeczy umykają pamięci. W związku z tym zanotowane dają pewną przejrzystość i chronologię ułożenia dnia kolejnego. Po prostu trzeba być dobrze zorganizowanym i to wystarczy. O której pan wstaje? O godzinie 6:00, a o której się kładę w zależności od tego, czy wszystko na dany dzień zaplanowane zostało zrealizowane. No dobrze, jako radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, proszę nam powiedzieć, inaczej pan teraz postrzega Tomaszów Mazowiecki? Czy miasto, czy powiat ubiegają się, aplikują o środki zewnętrzne, czy po prostu, krótko rzecz ujmując, śpimy? Nie, niewątpliwie nie śpimy. Bardzo dużo wniosków spływa do województwa, do Urzędu Marszałkowskiego z Tomaszowa, bo spływają nie tylko z samorządów, ale z jednostek podległych samorządom, spływają z instytucji działających na terenie naszego powiatu. Oczywiście szczególną wagę przywiązuje nie tylko ja, ale pewnie koleżanka i kolega, którzy są również z tego powiatu i z tego okręgu radnymi w Sejmiku. Też są zdyscyplinowani tak jak pan? Nie mnie to oceniać, myślę, że na tyle, na ile mogą, na pewno są, a już niewątpliwie wspierają wszystkie działania tych, którzy z powiatu tomaszowskiego aplikują o środki z RPO. W trakcie wyborów samorządowych mówiło się o tym, że jest dużo do zrobienia w Tomaszowie, że jest dużo środków do ściągnięcia, chociażby z Urzędu Marszałkowskiego. Czy ściągamy te pieniądze w takim razie? Staramy się je ściągnąć. W jednej części ściągamy i one już spłynęły, ale są również i takie działania, które są czasochłonne. My za bardzo chyba przywiązujemy wagę do szybkości pozyskiwania tych środków z Unii Europejskiej. Jest to proces złożony. Unia po prostu wychodzi z założenia, że wniosek musi być tak upisany, że ludzie siedzący w Brukseli po prostu po przeczytaniu aplikacji są święcie przekonani, że te środki powinny do danego miasta, powiatu czy do danej gminy spłynąć i jest to duże dobrodziejstwo, jakie Unia wtedy czyni. A czytają te aplikacje niekoniecznie ludzi związani z branżą, w której ta aplikacja czy w stosunku do której ta aplikacja funkcjonuje. W związku z tym muszą to być przede wszystkim procesy, zachowane pewne normy. I tutaj my w dalszym ciągu jeszcze się uczymy, natomiast na szczęście mamy możliwość do rozliczenia do 2015 roku, a zakończenia inwestycji głównych do 2013. Chociaż trzeba jednocześnie też zaznaczyć, że w pewnych sferach działalności Unia Europejska rozpoczyna i nowe programy, które będą przedłużone. Nie będą zamykały się tylko rokiem 2013. I to jest ta kolejna szansa, która staje przed nami, mieszkańcami tegoż kraju. W takim razie, panie radny, proszę nam powiedzieć, o jakie środki aplikujemy w tym momencie? Czy pan pamięta? Czy pan wie, o jakie środki możemy w tym momencie otrzymać? Niewątpliwie kilka przykładów przytoczę. Tak jak powiedziałem na początku, jest tego sporo. Niewątpliwie szeroko pojęty program rewitalizacji miasta Tomaszowa. Jest to, w skład tego wchodzi Plac Kościuszki, rewitalizacja tego obszaru, obiekt multimedialny, otwarcie się z ulicy Świętego Antoniego na obok pierwszego ogólniaka. To jest takie bardzo dobra perspektywa na przyszłość, a jednocześnie usprawniająca
komunikację w naszym mieście. Są to wnioski składane przez poszczególne szkoły i podstawowe, i szkoły ponadgimnazjalne, a dotyczące rozszerzenia wiedzy młodzieży w danych kierunkach, czy językowych, czy są to kierunki typowo zawodowe i nowe kierunki kształcenia poprzez zakup pomocy naukowych dla danej placówki. Są to również środki, które są przeznaczone na budowę dróg lokalnych, ale lokalnych łączących pewne obszary międzygminne lub międzypowiatowe. I to są te aplikacje, które na dzień dzisiejszy krążą po Urzędzie Marszałkowskim. Czyli jeszcze pieniędzy fizycznie nie otrzymaliśmy. I czy otrzymamy, jakie są szanse? Otrzymaliśmy niewątpliwie pieniądze, bo otrzymaliśmy na to, co powstało, otrzymaliśmy i na to rondo, które tutaj obok jest usytuowane. Otrzymaliśmy dla szkoły piątki ponadgimnazjalnej środki. Otrzymaliśmy zapewnienie o finansowaniu pewnej części programu wynikającego z rewitalizacji. To są te rzeczy, o których dzisiaj już możemy mówić niewątpliwie, że one są. Te drogi międzygminne i dochodzące do dróg powiatowych, powiatów sąsiednich, też już w 80% zostały wybudowane. Czyli mamy ojca sukcesu? Czy jest pan ojcem sukcesu? Nie, broń Boże, nigdy nie zakładałem, że cokolwiek jestem jedynym ojcem sukcesu. Nie, ja staram się na miarę danych mi możliwości wykorzystać jak najlepiej dla naszego regionu tą pozycję, którą otrzymałem. A otrzymałem ją pół roku temu z poręczenia wyborców i staram się z tej funkcji służebnej w stosunku do mieszkańców, podkreślam jeszcze raz, bo tak postrzegam sprawowanie mandatu radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego, że wspierać wszystkie działania samorządów usytuowanych w tym regionie, wspierać je tam, gdzie te środki finansowe są dzielone. I gwarantuję, że jeżeli wniosek jest dobrze przygotowany, to wszelkie starania z mojej strony, koleżanek i kolegów, bo funkcjonuję nie sam, a pewnej grupie radnych, uzyskują pełne wsparcie. I myślę, że na dzień dzisiejszy to, co chcieliśmy osiągnąć, przy dobrze przygotowanym wniosku, podkreślam, osiągnęliśmy. Proszę nam powiedzieć, panie prezesie, za kulisowo mówi się, że Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim to przechowalnia byłych polityków, osób, które straciły pracę po liniach politycznych i nie tylko. Czy to prawda? Nie, zdecydowanie nieprawda, panie redaktorze, szanowni państwo. Trudno jest powiedzieć i niewątpliwie takich nie ma osób, które straciły pracę i naraz znalazły sobie tam już nie daj Boże ciepłą posadkę w tym zakładzie. Nie, proszę państwa, prawda jest taka. Są to osoby, które w swoim życiu zawodowym na przestrzeni kilkudziesięciu czy kilkunastu lat zapisały się na trwałe w rozwój tego regionu. Tak jak ostatnio wójt gminy Rzeszyca, który rzeczywiście przystąpił do wyborów samorządowych, nie osiągnął sukcesu, bo tak to bywa też w życiu, ale jednocześnie przez przynajmniej 10, jak nie 12 lat dowodził w gminie Rzeszyca. Proszę przejechać przez tą gminę. Obojętne o jakim czasie i zobaczycie państwo efekty jego pracy. Pozyskane wszystkie środki, jakie w tym kraju się pokazywały. Czy taka osoba nie jest potrzebna w tym zakładzie, kiedy my aplikujemy o największe środki unijne na inwestycję finansowaną ze środków Unii Europejskiej 107 milionów złotych. Jest to kwota największa, jaka w tym regionie się pojawiła. Cała inwestycja 220 milionów złotych. Jest to człowiek, który już przeszedł w swoim życiu wiele doświadczeń, potrafił te środki nie tylko upisać wniosek, ale również je pozyskać, rozliczyć dla dobra mieszkańców. Ale mówi się też, rozmawiając z mieszkańcami, że tej kanalizacji w gminie Rzeszyca nie widać. Dlatego jest takie ogólne zdziwienie, dlaczego nagle pracuje w państwa firmie. Ja myślę, że nie sztuką jest zagłębianie się w kanalizację, czy ją widać, czy nie widać, na pewno jej nie widać, bo jest to infrastruktura podziemna, której gołym okiem się nie zobaczy. Natomiast zasada pozyskiwania środków w każdym wniosku, czy jest to remont domu kultury, czy jest to budowa dróg, czy jest to budowa hali gimnastycznej, są takie same. Zasady te same obowiązują. Te same instytucje, między innymi również w wielu wypadkach ci sami ludzie decydują o pewnych działaniach przyznania, oceny, rozliczenia. I to są te zasady, które ten człowiek przez 10 lat poznał, je zna i potrafi wdrażać w życie. Dlatego znalazł zatrudnienie w tym zakładzie. Stało się nieszczęściem wielkim, że poprzedni kierownik niestety zdrowie nie pozwoliło i nie funkcjonuje.
Dlatego też został zatrudniony jako dobry fachowiec. Bo u nas nie ma czasu się uczyć. Tu muszą przyjść ludzie przygotowani, ludzie z wiedzą, ludzie, którzy potrafią. A jednocześnie udowodnili swoją dotychczasową pracą, że są gotowi sprostać temu zadaniu.